W dzisiejszym materiale opowiem Wam, jak stworzono coś w rodzaju GTA 6 w 150 dni i o tym, czy E3 może zostać odwołane. Jednak dzisiaj zaczniemy od The Last of Us, czyli jednej z głośniejszych premier w marcu 2023. I mówię głośniejszych, ponieważ chodzi tutaj o to, jak słabo zoptymalizowany jest port na komputery osobiste. W tym momencie recenzje The Last of Us Part 1 na komputery osobiste są głównie negatywne. Chodzi tutaj oczywiście o bardzo słabą optymalizację. To, jak wygląda gra na naprawdę mocnych maszynach, możecie zobaczyć w tle. Jednak uważam, że są to skrajne przypadki. W moim akurat nie było aż tak strasznie, mimo że 100% użycia procesora i 100% użycia karty graficznej było cały czas. W każdym razie twórcy widzą wołanie o pomoc graczy. Naughty Dog opublikował już pierwszy patch o nazwie 1.0.1.5. W nim poprawiono optymalizację oraz naprawiono kilka błędów związanych z zacinaniem się gry. Dodano również informacje diagnostyczne o awariach, które później w przyszłości ułatwią twórcom wykrycie przyczyny błędów, w tym i shaderami. No właśnie, jeżeli chodzi o shadery, to te ładują się naprawdę bardzo, bardzo długo. Myślę, że można zrobić obiad w tym czasie. Jeżeli chodzi o mnie, to ja swój gameplay już zacząłem. Nie jest źle, mimo że gram w rozdzielczości Full HD na minimum do średnich. Tak więc czekamy na pierwszy, większy patch, bo gra nadal jest zbugowana. Zanim zaczniemy, to mam pytanie. Szukasz nowych gier w dobrych cenach? Dobrze trafiłeś. Gry akcji, gry sportowe, gry RPG oraz przygodówki, FPS-y, MMO, bijatyki, łamigłówki i wiele innych czekają. Wejdź w link w opisie, nie pożałujesz i kupuj gry taniej. eneba.pl. Kolejną informacją, którą chciałbym się z Wami podzielić, jest jeszcze piękniej wyglądający Cyberpunk 2077. Podczas ostatniego Game Developers Conference odbył się panel poświęcony ulepszonemu ray tracingowi w Cyberpunk 2077. Podczas tego panelu wystąpili Jakub Knapik, czyli CD Projekt Red, oraz Paweł Kozłowski, czyli ktoś z Nvidia. Powiedzieli, że Ray Tracing Overdrive zostanie oddany w ręce graczy 11 kwietnia. No i niestety, ale żeby cieszyć się w pełni tą nową technologią, będzie potrzebna karta graficzna GeForce z serii 40. No i raczej tutaj mieli na myśli 4090. Choć Paweł Kozłowski z Nvidia powiedział, że celem firmy jest stworzenie takiego samego dodatku czy Ray Tracing Overdrive na każdą kartę z serii 40, nawet 4070. Na razie na temat aktualizacji nie wiemy nic więcej, dlatego nie pozostaje nam na tą chwilę nic więcej jak czekanie do 11 kwietnia. Przy okazji tematu Cyberpunk 2077 Marcin Momot z CD Projekt Red potwierdził, że Metro nie będzie dodane do Cyberpunka 2077. Wyjaśnił, że nic nie zmieniło się w kwestii systemu metra w Cyberpunku i nie planują dodawać go w przyszłości. Jeżeli chodzi o mnie, to w Cyberpunka grałem tylko kilka godzin, no i w sumie nie orientuję się w temacie, jednak wydaje mi się, że chodzi tutaj o system szybkiej podróży. Jeżeli wy gracie w Cyberpunka 2077, no to dajcie mi znać, czy potrzebujecie metro w grze, czy może chcecie metro w grze. Kolejny temat zasmuci fanów Electronic Entertainment Expo, czyli E3, które ma się odbyć w 2023. No właśnie, czy się odbędzie? Tego w sumie jeszcze nie wiemy, ponieważ dwie kolejne wielkie firmy zrezygnowały z udziału w pokazach. W 2020 E3 zostało odwołane z powodów pandemii, w 2021 był to tylko livestream, w 2022 znowu zostało skasowane. No i miał być wielki powrót w 2023. Jednak z każdym tygodniem dowiadujemy się o kolejnych gigantach, którzy rezygnują z tego udziału. Do tej pory dowiedzieliśmy się, że na E3 nie wystąpią takie firmy jak Sony czy Nintendo. Oprócz tego nie zobaczymy tam Microsoftu. No i teraz niedawno dowiedzieliśmy się, że znowu kolejne firmy opublikowały wpisy, w których powiedzieli, że nie wystąpią na E3. Mówię tutaj o na przykład Ubisoft, Sega i Tencent.
Tak więc niestety, ale od Ubisoft nie zobaczymy nic związanego z Assassin's Creed Mirage czy Avatar Frontiers of Pandora na targach E3. Zamiast tego wielkie molochy latem 2023 planują stworzyć swoje własne pokazy gier, takie jak State of Play czy Nintendo Direct. W tym momencie organizator targów Reed Pop mówi, że targi się odbędą, jednak ja uważam, że one stoją przynajmniej pod znakiem zapytania, no bo w tym momencie tak naprawdę nie wiem, kto może w nich wystąpić. Pamiętajcie, nie będzie w nich Sega, Tencent, Nintendo, Microsoftu, Sony i Ubisoft. Tak naprawdę nie wiem, czy jakiś jeszcze gigant został na placu boju. Wydaje mi się, że do czerwca 2023, czyli do daty, kiedy będą się odbywały te targi, jest jeszcze sporo czasu i kilka innych firm ma czas, żeby zrezygnować z pokazu lub zapisać się na ten pokaz. Kto będzie ostatecznie, dowiemy się już na początku czerwca. Tematem dnia jest dzisiaj stworzenie gry wyglądającej jak GTA 6 w 150 dni. Pewien youtuber o pseudonimie 12 Hour podjął się tego wyzwania. Pełen materiał znajdziecie podlinkowany w opisie. Premiera GTA 6, kiedykolwiek się odbędzie, na pewno będzie gigantyczną premierą. Jednak jeden youtuber stwierdził, że ma dość czekania i w 150 dni spróbuje stworzyć grę, która będzie wyglądała i konkurowała z GTA 6. Jak mu wyszło? No ocencie sami. Oczywiście w GTA 6 modele postaci i grafika będą, nie wiem, hiperrealistyczne, tak więc youtuber zakupił dwa bardzo wysokiej rozdzielczości modele postaci. Naprawdę robią wrażenie. GTA 6 prawdopodobnie będzie rozgrywało się w Vice City, który bazuje na Miami. Z tego powodu youtuber kupił bardzo dokładny model tego miasta. W jednej z sekcji stwierdził, że bardzo mocno interesuje się motocyklami, dlatego nie mogło zabraknąć tego elementu w jego grze. Na razie wygląda to dość topornie, ale i tak lepiej niż niejedna gra. Oczywiście w jego grze znalazło się miejsce na latające odrzutowce i pościgi policyjne, nad którymi aktualnie pracuje, bo te wyglądają dosyć średnio. I tutaj chciałbym powiedzieć, że i tak wyglądają fantastycznie, jak na youtubera, który zrobił tą grę w 150 dni w pojedynkę. Twórca zaprezentował, jak wyglądają pomieszczenia w środku. Pokazał nam fragment budynku z garażem i samochodami. Powiem wam, że naprawdę wyglądają fenomenalnie. Pełne szczegółów miejscówki mogą konkurować z niejedną grą. Na końcu powiedział, że w przyszłości pojawią się materiały bazujące na technologii motion capture, czyli zatrudnił aktorów ubranych w znane wam stroje motion capture, tak więc ruchy postaci również będą bardzo realistyczne. Nie mogę się doczekać, jak finalnie będzie wyglądał ten projekt, bo wygląda niesamowicie dobrze. No i mam nadzieję, że będzie dostępny do kupienia, bo z chęcią go wypróbuję. A ty? Daj mi znać w komentarzach poniżej. Na razie.